Doskonała ta czołówka jednak. Witam Państwa bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku będzie trochę o biurowych egzorcystach, o prezydencie Andrzeju Dudzie, który żyje w przekonaniu, że w Polsce jest naprawdę łatwo dostać się do budynków. Będzie też o dwóch paniach, które trochę się posprzeczały o pochodzenie narodu polskiego. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie do subskrybowania tego kanału, no bo jak nie będziecie subskrybować, to ja się po prostu wścieknę. No właśnie, a komu to potrzebne? A komu to potrzebne? Zaczynamy! A zaczynamy od ognia przebudzenia pana Tomasza Dorożały. Misją jego ognia jest... Szeroko pojęte przebudzenie, czyli wprowadzenie praktycznej prawdy Bożej w świecie pełnym kłamstwa, która przekłada się na sukces życia ludzi wierzących w każdym aspekcie ich funkcjonowania. Pan Tomasz, jak twierdzi, bezpłatnie wypędza demony, uzdrawia chorych, jest proroczym kaznodzieją, cokolwiek to oznacza, przebudza w kraju i za granicą, jest misjonarzem w Indiach, prowadzi kanał na YouTubie dla ludzi, jak mówi, chcących poznać Pana Jezusa Chrystusa osobiście. Jest częścią Kościoła Mocy, który zdaje się jest odłamem zielonoświątkowców, zrealizował film o swojej posłudze, napisał książkę i mało tego, jest nawet raperem przebudzonym. Religia nakładała nam wiele bzdur do głowy, czas zniszczyć ten bajzel, czy jesteś gotowy? Jak Państwo słyszą, pan Tomasz robi absolutnie wszystko, jakby mógł, to by pewnie i ołówki czołem strugał. W każdym razie pan Dorożała głównie, jak rozumiem, przeprowadza egzorcyzmy. Ostatnio internet obiegło nagranie, takie powiedzmy świadectwo jego starcia z demonem. Na filmie widzimy, jak pan Tomasz w towarzystwie jakiegoś innego mężczyzny wypędza demona z jakiejś pani w biurze. Jak rozumiem, obserwatorzy na nagraniu to znajomi tej kobiety z pracy, którzy po prostu może wezwali egzorcystę, bo już mieli dość demonicznego zachowania koleżanki w pracy. Może na przykład, nie wiem, dokumenty mieszała albo regularnie groziła panu kanapce, może spinacze kradła. Nagranie to z niewiadomych powodów wielu ludzi czy też internautów rozbawiło, to znaczy moim zdaniem, żeby było jasne, internauci to są ludzie oczywiście. Wracając jednak do samego nagrania, to również moim zdaniem jest to bardzo poważna sprawa i absolutnie uważam za karygodne się z tego podśmiewywać. Zresztą sami Państwo zobaczcie. W tej chwili ja Ci nakazuję Ci, puszczaj ścierko, puszczaj teraz ją. To co przyszło na jej oczy, przez okultyzm i przodków, okultyzm i przodków. Jak Państwo szanowni widzą, tu nie ma co się śmiać. Demony pan Tomasz wypędzać umie i robi to znakomicie. Na dowód mamy świadectwo uzdrowienia demonicznej, a raczej już niedemonicznej pracownicy, która właśnie takie świadectwo opublikowała w social mediach. Jak twierdzi, po urodzeniu 5 dzieci miała problemy z nietrzymaniem moczu, co jest oczywiste i normalne. Pan Tomasz jednak nakazał jej macicy wrócić na właściwe miejsce, no i egzorcyzmy się udały. Dziś jest zdrowa, trzyma mocz i żadnego demona w macicy już nie ma, czego oczywiście jej gratuluję, a panu Tomaszowi życzę jeszcze wielu, wielu udanych egzorcyzmów i odwagi przede wszystkim. Odwagi panu Tomaszowi życzę, no bo to jednak można się przestraszyć takiego demona, no tak po ludzku, no. Pieprze. A teraz przenosimy się do Warszawy, gdzie 26 listopada pod Pałacem Prezydenckim odbyła się manifestacja zwolenników pana Jana Zbigniewa Potockiego. A kimże jest pan Jan Zbigniew Potocki, Państwo zapytają? Bardzo dobre jest to pytanie, tak swoją drogą. Otóż już tłumaczę. Pan Jan Zbigniew Potocki jest prezydentem Polski na uchodźstwie, przynajmniej tak twierdzi. Chociaż tu ciekawostka, jeżeli ktoś ma jakieś inne informacje, to bardzo proszę podzielić się w komentarzach pod tym odcinkiem, bo ja serio tutaj akurat nie mam pewności, ale zdaje mi się, że pan Potocki jak na prezydenta na uchodźstwie to daleko nie mieszka, bo w Piasecznie pod Warszawą. W każdym razie uważa się za legalnego prezydenta i to drugiej RP, bo jego zdaniem trzeciej nigdy nie było. Swego czasu startował w wyborach prezydenckich, obiecywał zakończyć stan wojny z Japonią, obiecywał też po 5000 zł miesięcznie każdej rodzinie, to znaczy polskiej oczywiście. W każdym razie później odwołał wybory, a jeszcze później, jak rozumiem, jakiś tam nielegalny rząd zorganizował jakieś nielegalne wybory i wygrał je jakiś nielegalny, jakiś Andrzej Duda. Potocki nakazał mu oddać władzę i dał szansę opuszczenia kraju jemu i jeszcze trzem innym tajemniczym osobom, jak rozumiem, z otoczenia Dudy. Jak dodał, jest to decyzja pewnej grupy i na to nie ma wpływu. Pamiętacie, jak mówiłem o reptilianach?
Nakazał też panu Morawieckiemu zdjąć wszystkie maszty 5G, nazywał też Żydów okupantami Polski. No generalnie Duda w legalnych wyborach nie miałby żadnych kompletnie szans z prezydentem, prawowitym prezydentem Potockim, więc absolutnie rozumiem poddenerwowanie. Polska ziemia kryje w sobie tak wielkie zasoby, zwłaszcza jeśli chodzi o rudy żelaza, z powodu których Żydzi przybyli do nas, żeby uniknąć negatywnych skutków przebiegunowania, że wpływy do skarbca będą ogromne i umożliwią sfinansowanie programu społecznego o nazwie 5000+. No, w takim mniej więcej tonie wypowiada się przeważnie nasz prezydent Potocki, ale dlaczego o nim mówię, szanowni państwo? Dlaczego poświęciłem już ze 2 minuty waszego cennego czasu na opowiadanie o jakimś tam naszym prawowitym prezydencie? A to dlatego, że jak już wspominałem chwilę temu, w Warszawie odbyła się manifestacja jego zwolenników i kamera zarejestrowała bardzo dziwną dysputę między 2 fankami pana prezydenta. Przypomnijmy sobie, kim jesteśmy. Każdy z was powinien powiedzieć: jestem Słowianinem, jestem Lechitą, ale przede wszystkim jestem dzieckiem Boga. I druga prawda ukrywana przez wszystkich. Słowianie są dziećmi Słońca i każdy z was od dzisiaj, jeżeli powie, że jestem dzieckiem Słońca, być może aktywuje w sobie tą moc, bo my wszyscy ją mamy. Te słowa, szanowni państwo, te słowa oburzyły drugą panią, która absolutnie się ze swoją koleżanką nie zgadzała. Nie wolno mieć połączenia z gwiazdami, dlatego że tam są obce cywilizacje pozaziemskie i nie możemy wierzyć w Boga Słońca, bo to jest Re i Ra. Kiedy zostały ścięte drzewa Edenu, to na jednej ziemi byli tylko Polacy. Była tylko jedna mowa i jeden naród, dlatego my jesteśmy narodem wybranym. Nie inni. Nie jesteśmy dziećmi Słońca. Nie wolno tak mówić! Mocno oni tam na uchodźstwie mają, muszę państwu przyznać. Ciężko generalnie. Ja jednak mam coś bardzo ważnego do przekazania i panu Potockiemu, i jego wiernym lechitom, i państwu również. Jedynym prawowitym prezydentem Polski jest Mariusz Max Kolonko, do cholery jasnej! Z dniem dzisiejszym, 4 dnia lipca roku pańskiego 2020, przychylając się do petycji narodu polskiego, obejmuję niniejszym urząd prezydenta Polski ad interim. A teraz czas na tego prezydenta, który w zasadzie, wedle wszystkich znanych nam już faktów z dzisiejszego odcinka, nie jest prezydentem. Chodzi o Andrzeja Dudę, który 3 grudnia w trakcie uroczystości z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych wręczył odznaczenia państwowe ludziom, którzy są zaangażowani w niesienie pomocy osobom z niepełnosprawnościami oraz osobom zasłużonym dla sportu. No i bardzo oczywiście miło z jego strony, tylko że w pewnym momencie trochę nam ten Andrzej odpłynął. Tak, Maciuś? W każdym razie pan prezydent wygłosił przemowę, w której podkreślił, że w Polsce jest 5 milionów osób z niepełnosprawnościami, no i że polska architektura jest świetnie przystosowana pod ich potrzeby. Generalnie brzmiało to tak, jakby pan uważał, że ludzie odwiedzający Polskę są niezwykle zachwyceni tym, że łatwo u nas wejść do budynku. Jesteśmy dumni z tego, że ludzie przyjeżdżają do Polski i widzą: o, bardzo łatwo jest się dostać do budynków. Och, wszystko jest przystosowane. O, jaka ładna architektura, a jaka przyjazna architektura. Czasem nawet nie wiedzą dlaczego. Ja w życiu nie słyszałem, żeby ktoś takie głupoty gadał. To już jest afirmacja na poziomie... Nie wiem. No w kraju, w którym buduje się pomniki schodom, to już naprawdę, to nie wypada, no. A na zakończenie, jak zwykle, czyli już 5 raz, coś zupełnie na poważnie, bo ja tu chciałbym przekazywać państwu też coś naprawdę ważnego, a nie tylko o tych łobuzach z wiejskiej mówić, czy o innych głuptaskach z Polski i z całego świata. Chciałbym z państwem porozmawiać o tu i teraz, jak tak sobie siedzicie i to oglądacie. Dziś powiem państwu co nieco o depresji. Temat ten jest mi bardzo, bardzo, bardzo bliski, więc chętnie państwu podpowiem coś, bo być może o tym nie mieliście pojęcia, ale w tym roku Fundacja Twarzy Depresji przy wsparciu finansowym dużych firm, których nazw niestety wymienić nie mogę, uruchomiła program bezpłatnej zdalnej pomocy psychologicznej i psychiatrycznej dla dzieci, młodzieży, ich rodziców, opiekunów, opiekunów prawnych oraz osób do 24 roku życia. Jak wynika z badań, właśnie dzieci w wieku szkolnym i młodzież najtrudniej przechodzą trudny okres pandemii, izolacji i niepokojów z tym związanych. Dzięki pomocy lekarza, psychiatry, psychologów i terapeutów w formie spotkań online, dzieci z każdego zakątka Polski mogą liczyć na wsparcie i rozmowę ze specjalistami. Zdalna forma sesji z kolei pozwala na bezpłatną pomoc także tym dzieciom i nastolatkom, które do tej pory nie mogły sobie na nią pozwolić ze względu na sytuację rodzinną, ekonomiczną czy brak psychologa czy psychiatry w najbliższej okolicy.
Żeby wziąć udział w programie, wystarczy wejść w link, który jest w opisie tego filmu, przeczytać szczegółowy regulamin programu, pamiętajcie, warto czytać, czytajcie do końca, i wypełnić ankietę zgłoszeniową. Naprawdę nie bójmy się prosić o pomoc, nie bójmy się rozmawiać. Mam nadzieję, że chociaż odrobinę w tym momencie, czytając to, udało mi się komuś z Państwa chociaż odrobinę pomóc. Bardzo mi na tym zależy. Przypominam, że link do programu w opisie tego filmu. Bardzo Państwu dziękuję za dzisiaj, bardzo dziękuję za obejrzenie do końca, dziękuję też tym, którzy nie obejrzeli do końca, a na przykład wyłączyli na początku i powiedzieli sobie, ach, szanie to! Dziękuję Wam wszystkim, widzimy się za tydzień w środę. Przypominam o subskrybowaniu tego kanału, bo to bardzo mi pomoże we wszystkim. No i co? Już nie witam, a żegnam Państwa bardzo serdecznie.